Cześć, czołem. Panie Przemku, o co chodzi z tymi plikami cookies? Ten Consent Mode 2.0. Dostaję mnóstwo maili z tym, o co chodzi. Moja agencja od Atsu mi mówi, że to mam wdrożyć, a ja nie wiem, o co chodzi. Już tłumaczę. W tym filmiku, w krótki, merytoryczny i bardzo uproszczony sposób, nie będę wchodził w żadne zawiłości, będę mówił łopatologicznym językiem, wytłumaczę Ci, o co chodzi z cookiesami, przedstawię Ci króciuteńką historię tych cookiesów, czyli żebyś wiedział, skąd to się wzięło i dlaczego większość firm robi Ci w bambuko z tymi cookiesami. I opowiem Ci, kto potrzebuje co? No właśnie, kto potrzebuje jakie okienko, czy w ogóle Ci to okienko jest potrzebne, więc zaczynamy. Zaczynamy od tego, że pokażę Ci, no właśnie, to jest moja strona, wchodzimy na stronę i tutaj mamy co? Mamy okienko z cookiesami. Możemy w tym cookiesku, dobra, inaczej, mamy okienko z cookiesami, a ja tu mam taką wtyczkę w przeglądarce, która pokazuje, jakie cookiesy są aktualnie załadowane. I zobacz, mamy jeden cookie z Google Analyticsa i jeden cookie sesyjny, funkcjonalny. O co z tym wszystkim chodzi? Mamy cookiesy, jak tutaj widać na dole, funkcjonalne, czyli takie, które są niezbędne do prawidłowego działania Twojej strony i w tym przypadku, jeżeli masz tylko i wyłącznie takie cookiesy, nie potrzebujesz tego okienka, które tutaj widzisz. Jeżeli masz tylko takie cookiesy, wystarczy, że w zakładce polityka cookies napiszesz, że strona korzysta z plików funkcjonalnych, nie korzysta z plików analitycznych, reklamowych ani innych. I to jest kropka. Nic więcej nie potrzebujesz, żadnych zgód nie potrzebujesz, jak w tym przypadku od użytkowników zbierać. Ale nie możesz wtedy mieć Google Analyticsa, nie możesz mieć Adsu, nie możesz mieć Pixela, Facebooka, Hotjara, Clarity, żadnej analityki, żadnej reklamy, co jest moim zdaniem szaleństwem. Bez sensu mieć stronę internetową, która nie ma analityki. Więcej o tym filmika z analityką podlinkuję pod filmikiem, jeżeli Cię temat analityki interesuje. Lecimy dalej. Cookiesy personalizacyjne, czyli to są takie cookiesy, które, nie wiem, wchodzę sobie na Twoją stronę i Ty zobaczyłeś na przykład, że pobrałem cennik ze swojej strony. Jeżeli pobrałem cennik, no to wyświetlasz mi inne komunikaty, niż wyświetliłbyś mi normalnie. Bardzo mało firm to stosuje, ale no to, na to musi być odrębna zgoda. Musisz zapytać użytkownika Twojego o zgodę, czy na takie cookiesy się zgadza, na taką funkcjonalność się zgadza. Taka sama sytuacja z reklamą i analityką. Jeżeli masz cookiesy z Google Analyticsa, przepraszam, z Google Adsa, jeżeli masz kampanię w Google Ads, reklamujesz się w Google, no to pewnie masz jakieś kody zainstalowane i te dane zbierasz o klientach. Więc taką zgodę powinieneś mieć, jeżeli chcesz do Google Ads wysyłać jakieś informacje. Cookiesy analityczne, czyli Google Analytics, Hotjar, Clarity, osobna zgoda, personalizacja reklam i preferencje reklam. No właśnie, o co tutaj chodzi? To jest takie masło maślane, ale to jest właśnie, to już jest Consent Mode 2.0. To, o czym Ci mówię, mówiłem do tej pory, o tym, że musisz zbierać zgody od użytkowników, żeby jakiegoś cookiesa zainstalować, to jest wymóg Unii Europejskiej. Unia Europejska mówi nam, mówi właścicielom stron, słuchajcie, jeżeli chcecie jakiś cookie zainstalować, to musicie się zapytać o zgodę. Więc stąd się wzięło całe to okienko. A, preferencje reklam, personalizacje reklam, to jest właśnie, to już jest to Consent Mode 2.0. Consent Mode 2.0 weszło w kwietniu 2024 i to jest wymysł tylko i wyłącznie Google'a. Jeżeli nie masz wdrożonych Consent Mode 2.0, żadna kara Cię nie spotka. Jeżeli nie masz wdrożonego tego okienka cookies i zainstalowałbyś mi cookiesy analityczne, to tak, to wtedy zbierasz moje dane osobowe i teoretycznie Urząd Ochrony Danych Osobowych może Ci się dobrać do... Cenzura, pip, na YouTubie nie można podobno przeklinać, więc to okienko potrzebujesz i jest wymagane przez prawo. Jeżeli zbierasz te dane reklamowe, analityczne, jeżeli instalujesz cookiesy analityczne, reklamowe lub personalizacyjne. Oprócz tego powinieneś mieć politykę cookies, no właśnie. W polityce cookies powinieneś opisać, kto, w jaki sposób, jakie pliki cookies przedstawia, do czego one służą i tym podobne, co zrobić, jeżeli się nie zgadzasz. Takie techniczne rzeczy, krótki dokument. Jeżeli potrzebujesz polityki cookies legalnej, 100% sprawdzonej przez prawnika, pod tym filmikiem znajdziesz link do kancelarii KZ, z którą współpracuję i tam proponuję Ci kupić taką politykę cookies. No właśnie, tego od Ciebie wymaga prawo. A o co chodzi z Consent Mode 2.0? Consent Mode 2.0 w dużym uproszczeniu Unia Europejska ciśnie Google, żeby Google szanowało dane osobowe osób z Unii Europejskiej, więc Google wymyśliło sobie Consent Mode 2.0. Jak w tym komunikacie o plikach cookies kliknę więcej, to tutaj mamy tak, jakich plików używamy? Powiększę może ekran, żeby było lepiej widać. Używamy plików reklamowych, to są Ad Storage, preferencje reklam, to jest właśnie to, co tutaj masz zaznaczone, Ad User Data. Tu masz opis, za co dany plik cookies odpowiada. Nie będę w tym filmiku tego opowiadał, pewnie Cię to nie interesuje, ale zobacz, Ad Personalization to jest wymysł, to jest nazewnictwo, nomenklatura od Google'a, nie Unii Europejskiej.
Ty musisz tylko komunikat o cookiesach wyświetlić i nie ładować plików cookies analitycznych, jeżeli ktoś się na pliki analityczne nie zgodzi. Ale te Analytics Storage to wymyśliło Google i to jest po to, żeby Google łatwiej zbierało twoje dane. Dobra, łatwiej zbierało, to jest zbyt ogólne. Dwie rzeczy. Reklamy, Google Ads, bez tego działają dużo gorzej. Chyba, że masz małe, proste kampanie w wyszukiwarce, nie wiem, na zorientowane na ilość kliknięć, nie śledzisz konwersji, nie masz performer maxów, kampanii jakiś taki bardziej zaawansowany, nie masz remarketingu, wtedy to Ci jest w ogóle niepotrzebne do niczego. Robiłem kilka testów od kwietnia 2024 i te wszystkie małe kampanie, gdzie tam budżet był parę stówek, żeby tylko się strona wyświetlała na parę słów kluczowych w Google'ach, to też do niczego Ci to nie jest potrzebne. Nie musisz wdrażać Consent Mode 2.0. Druga sprawa, kiedy to potrzebujesz, kiedy na Twoją Consent Mode 2.0, jeżeli na Twoją stronę wchodzi więcej niż 1000 osób dziennie. Bo jeżeli tak wchodzi, masz na więcej niż 1000 osób dziennie, to wtedy ten jeden cookies, który tutaj się instaluje, to jest cookies, który nie wysyła danych osobowych do Google'a, ale mówi, że ktoś tam na tę stronę wszedł, jakieś tam informacje wysyła. I Google na podstawie tych zebranych danych modeluje dane Twoich użytkowników i może oszacować, jak zachowaliby się użytkownicy i ile użytkowników by weszło, nawet tych, którzy na te pliki cookies się nie zgodzili. Więc to jest tylko do modelowania danych, ale to działa tylko, jeżeli masz więcej niż 1000 wejść dziennie w Google Analyticsie. Tak więc jak wiesz, Consent Mode 2.0 jest Ci potrzebny, jeżeli masz adsy w Google'ach i jeżeli masz więcej niż 1000 wejść dziennie na stronę internetową. W innym przypadku jest Ci Consent Mode niepotrzebny. Jak się ten Consent Mode robi? No właśnie te tagi, te zgody, które są tutaj zebrane, podpinamy do Google Tag Managera, więc w Google Tag Managerze wiemy, czy ktoś daną użytkownik daną zgodę wyraził, a jakiej zgody nie wyraził i odpalamy tylko te skrypty, cookiesy, instalujemy, na które mamy zgodę. I to jest wszystko, cała filozofia. Więc jeżeli Ci jakaś firma mówi, że pójdziesz siedzieć za to, zapłacisz karę za to, że nie będziesz miał wdrożonego Consent Mode 2.0, to jest bzdura. Zapłacisz karę, jeżeli nie będziesz miał tego okienka cookies, ale Consent Mode nie musisz absolutnie wdrażać. Może Ci pokażę na przykładzie. No właśnie, dokończmy ten przykład. Zobacz. Tutaj mamy tylko ten cookies, jeden cookies Google, ale załóżmy, że zgodzimy się na wszystkie cookiesy i zobacz, nagle po wyrażeniu zgody doinstalowało mi się tutaj kilka innych cookiesów. Mamy więcej cookiesów GA, mamy więcej cookiesów z Google Analyticsa i mamy cookies z Google Clarity, czyli nagrywam sobie, co teraz robię na tej stronie internetowej, gdzie mam myszkę, gdzie scrolluję, co czytam, co kliknąłem, gdzie nie kliknąłem. Nagrywam po prostu mój ekran i mogę sobie później w Microsoft Clarity ten ekran udostępnić. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o analityce, takich fajnych bajerach, to pod spodem podam link do playlisty albo do innych filmików, gdzie o tym opowiadam. I to jest wszystko. I dopiero jeżeli ja wyrażę zgodę, to te cookiesy możemy sobie zainstalować. Ok, mam nadzieję, że byłem maksymalnie precyzyjny. Powiem Ci jeszcze tak. 90% stron internetowych ma to zrobione źle. Zobacz, ja na potrzeby tego filmiku wrzuciłem sobie jakieś hasło, wymyśliłem z głowy, sklep internetowy butelki dla dzieci, literówkę zrobiłem i znalazłem sobie trzy pierwsze sklepy internetowe, jakie są w Google, a tu jest sponsorowany, sorry. Babyland, Wyprawkowo i coś tam jeszcze. Wchodzę sobie na tę stronę i zobacz, nasza strona korzysta z plików cookies, ale co zrobili? Załadowali mi od razu komplet klipików Google Analytics i załadowali mi Hotjara, czyli też nagrywają, co ja na tej stronie robię, to jest inne narzędzie, jest Microsoft Clarity, nagrywa, co ja na stronie robię i Hotjar nagrywa, co ja na stronie robię. I ja jeszcze się nie zgodziłem, a oni te cookiesy już mi zainstalowali i oni nie. W tym momencie już nagrywają, co jest nielegalne i można byłoby ich do Urzędu Ochrony Danych Osobowych podpierdzielić. Następna strona. Mamy okienko z plikami cookies i co? Ta sama sytuacja. Widzimy tutaj, że są trzy pliki Google Analyticsa, więc już wiemy, że Analytics nam zainstalowali bez mojej zgody. Bierają dane osobowe bez mojej zgody. Kolejny sklep. Ta sama sytuacja. Google Analytics. Mamy kodnik Google Analyticsa. Tu jest jakiś newsletter, więc to jest pewnie cookies funkcjonalny. Jego mogli mi zainstalować. No właśnie, newsletter, no, czyli nie wyraziłem zgody na newsletter. A ja bym właśnie powiedział bardziej, że to są cookiesy personalizacyjne, bo jeżeli na przykład wyrażę, zapiszę się do newslettera, to pewnie będzie newsletter yes i wtedy mi się jakieś inne okienko nie będzie wyświetlało, więc to nie jest cookies niezbędny do działania strony. To jest niezbędny cookies do personalizacji strony. To jest moja hipoteza, nie wiem, czy to tak działa, ale pokazuję Ci na przykładzie, o co chodzi. Więc żeby tego cookiesa zainstalować, powinien mieć zgodę na personalizację. Żeby te cookiesy zainstalować, powinien mieć zgodę na analitykę albo reklamy. Nie wiem, czy mają adsy, czy nie mają adsów. Tak więc
Jak widzisz, to są pierwsze trzy strony, jak sobie piszesz sklep internetowy butelki dla dzieci, możesz sobie to sam sprawdzić, które no po prostu łamią prawo, mnóstwo firm łamie prawo. Dobra wiadomość jest taka, że Urząd Ochrony Danych Osobowych jeszcze nic z tym nie robi, ale jak długo tak będzie, nie wiem, dlatego moją rekomendacją jest, mimo że to okienko cookies jest brzydkie, które jest na stronie internetowej, to warto je mieć. A, jeszcze bardzo ważna sprawa, nie powiedziałem o tym wcześniej, musimy wrócić. Nie powiedziałem Ci o tym, że zgodnie z prawem, jeżeli wyskakuje Ci na stronie takie okienko cookies, to i Ty jakieś zgody wyrażasz, to później musisz w równie łatwy sposób, w jaki zgody wyraziłeś, musisz je, móc je zmienić. Więc tutaj musi być link, gdzieś jakieś ikonka albo jakiś link do opcji edytuj zgody cookies, żebyś mógł te cookiesy sobie jednak odrzucić, tak? Zmieniłem zdanie, odrzucam cookiesy, to jest jedno. A dwa, ty jako właściciel strony internetowej, to jest absurd, w ogóle w głowie mi się nie mieści, jaką kretynizm Unia Europejska wymyśliła, musisz zbierać, zapisywać, kto jakie zgody wyraził, żeby w razie czego mieć dowód. Nie wyobrażam sobie tego w praktyce, to jest abstrakcja, bo ty nie wiesz, kim ja jestem, nie wiesz, że jestem Przemek Szczegółowski jako administrator strony, nie wiesz, jak ja cookiesy wyraziłem, ale ta wtyczka cookies zapisuje adres IP, z którego daną zgodę wyrażono, zapisuje, jakie zgody wyrażono, na jakiej podstronie, czyli na przykład Doneta, grafika, logo i zapisuje też jeszcze, z jakiej przeglądarki została ta zgoda wyrażona, bo ja nie wiem, kto to jest, nie mam twojego maila, nie mam maila tej osoby, która tą zgodę wyrażała, nie mam nic, więc nie jestem w stanie tego zapisać, więc kretynizm totalny, ale takie coś musisz zapisywać i musisz to mieć prawdopodobnie przez 5 lat, o ile się nie mylę, 5 albo 3, wydaje mi się, że 5. Po 5 latach dopiero możesz te informacje skasować. Możesz to skasować po tylu latach, po ilu latach przestajesz skorzystać z tych plików cookies. Pliki cookies chyba są ważne rok w przeglądarce, ale na przykład remarketing Google Ads możesz stosować przez 3 lata na pewno, chyba 5 można. Więc no właśnie, więc dopóty stosujesz, dopóty musisz mieć taką podkładkę. To jest idiotyczne, ale takie są przepisy. Jeżeli potrzebujesz więc, mój drogi, pomocy z takim okienkiem cookies, no to tutaj wyświetlę adres mailowy do mnie. Nie wyświetlę adresu mailowego. O, mam okienko. No to możemy tutaj, masz numer telefonu, masz adres mailowy. Wolam, żebyś wysłał maila niż dzwonił, więc możesz się ze mną skontaktować. Jeżeli potrzebujesz pomocy z tym okienkiem cookies, z ogarnięciem tych tematów, jeżeli potrzebujesz pomocy z polityką cookies, czyli tym dokumentem, który w stopce musisz też mieć, który jest tutaj, to też skontaktuj się ze mną albo skorzystaj z linku pod tym filmikiem do Kancelarii KZ, która takie dokumenty pisze, z którą współpracuję i którą serdecznie Ci polecam. Chyba wszystko. Mam nadzieję, że to było w miarę w łatwy i przystępny sposób, bo temat nie jest prosty, a i wiele firm informuje o... No właśnie, jeszcze jedną ciekawostkę Ci przydam. Wiem, że filmiki powinny być krótkie, ale wierzę, że wiedza się broni i merytoryka się broni, więc nie nagrywamy filmów pod TikTok minutowych, tylko nagrywamy takie filmiki, które są jakościowe dla Ciebie. I ta ciekawostka, o której mówię, mam mnóstwo klientów, ponad 2000 osób zrobiłem strony internetowe i nie wszyscy korzystają z moich usług jeżeli reklamowych, korzystają z usług konkurencyjnych, jeżeli chodzi o obsługę ads czy pozycjonowania. I naprawdę mnóstwo firm pisało do moich klientów, którzy robią reklamy dla moich klientów z informacją o tym, żeby sobie to consent mode wdrożyli, szczególnie w kwietniu były żniwa, zarobili na tym worek pieniędzy. Kasowali za takie wdrożenia, nie wiem, nawet 1500, 2500 i więcej za wdrożenie tych consent modów, co jest dla mnie lekkim przegięciem pału, jak za 15 minut pracy instalacji gotowej wtyczki. To jest raz. Dwa, każdy mówił coś innego. Każdy mówił, że z innych powodów trzeba to zainstalować. Bardzo wielu klientów, którzy mieli bardzo proste adsy, mieli informacje o tym, że im przestaną adsy działać, że wszystko się wysypie po wdrożeniu consent mode, jeżeli nie będą mieli tych consent modów, a jeżeli nie masz jakichś super zaawansowanych kampanii mailowych, to naprawdę Ciebie to nie dotyczy. I powiem Ci jeszcze jedną rzecz. To okienko, które tutaj widziałeś przed chwilą, dotyczące zgód cookies, to jest okienko, które sam przygotowałem, instaluję na stronach moich klientów. One należą do mnie. Przygotowanie tego okienka zajęło mi kilka dni,
kilka dni tak naprawdę do pracowania go. I ono, jeżeli byś chciał u mnie taki kupić, opłata jest jednorazowa, ale są takie firmy, na przykład CookieYes, CookieBot, też podlinkuję w komentarzach, gdzie sobie kasuję abonament za takie okienka miesięczne. I na przykład te firmy, o których mówiłem, reklamowe, idąc na łatwiznę, nie chciało im się czegoś takiego zrobić, albo nie miały, nie wiem dlaczego, okej, ale proponowały moim klientom właśnie takie rozwiązania abonamentowe, więc oprócz tego, że musieli na przykład zapłacić, nie wiem, 1500 zł za konfigurację tych consent mode'ów w Google Tag Managerze, to jeszcze musieli płacić, nie wiem, 5 dych miesięcznie czy więcej, bo to zależy od tego, jaki ruch ma Twoja strona w zamian za abonament, czyli to jest koszt, nie wiem, 600, 1000 zł rocznie, to są takie małe strony, które taki koszt ponosiły, co też mi się w głowie nie mieści, bo napisanie takiego okienka to nie jest jakaś wielka filozofia. Zrobiłem to sam, mimo że jestem dziennikarzem, a nie programistą, więc dziennikarzem z wykształcenia, ale nie jestem programistą, bo takie okienko byłem w stanie sobie zrobić sam, więc taka ciekawostka na koniec. No dobra, nie będę przedłużał więcej. Jeżeli Cię to interesuje, to zostaw tutaj lajka, jeżeli takie informacje Cię interesują, zasubskrybuj mi kanał, daj łapkę w górę, albo jeżeli masz jakieś pytania, to napisz w komentarzu. A właśnie, w komentarzu możecie napisać, czy dostaliście takie maile odnośnie wdrożeń Consent Mode 2.0 i co tam w tych mailach pisali, jakie dziwne rzeczy wam proponowali, czym was straszyli. Jestem strasznie ciekaw, więc możecie się podzielić w komentarzach, bo ja widziałem takie rzeczy, że aż mi się to w głowie nie mieści. Dzięki, pozdrawiam Cię, cześć.